Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Szkoły Gotowania Pozytywnej Kuchni. Dziś pokażę Wam, jak ugotować makaron. W dużym garnku zagotowuję wodę. Na 100 g makaronu powinien przypadać 1 litr wody, a na 1 litr wody 10 g soli, czyli około pół łyżki. Do wrzącej wody wkładam makaron i namaczam tak, żeby cały się zanurzył. Odrobinę oliwy dodaję tylko wtedy, kiedy gotuję makaron domowy albo na lasagne. Delikatnie mieszam makaron, tak żeby nie przywarł do dna garnka. Przykrywam garnek, tak żeby 1/3 jego powierzchni została odkryta, wtedy woda nie wykipi w trakcie gotowania. Makaron gotuję, aż będzie lekko twardy, ale sprężysty. Najlepiej ostrożnie sprawdzić twardość, wyjmując kilka nitek. Czas gotowania będzie zależeć od rodzaju makaronu. Odstydzam makaron, zachowując wodę z gotowania, która przyda się potem na przykład do rozcieńczenia za gęstego sosu. Zimną wodą hartuję tylko wtedy, kiedy z makaronu będzie przystawka albo sałatka. Przerzucam makaron na durszlaku z masłem i podaję z ulubionym sosem. Po więcej porad kulinarnych zapraszam na pozytywnakuchnia.pl.